Dzień dobry. Mam nadzieję, że się widzimy i słyszymy. U mnie, tak jak widzicie, w dalszym ciągu zapalenie krtani, które powinno być leczone choćby tym, że się mniej mówi, ale jak to jest z tą możliwością mniej mówienia w tej sytuacji, to też już chyba bardzo dobrze wiecie. Mam nadzieję, że odpoczywacie trochę od tych wszystkich popandemicznych historii, przyglądając się tylko z rzadka temu, co dzieje się w polityce. Ta polityka potrafi być naprawdę do wyżegania męcząca i samo obserwowanie jej jest w stanie przyprawić o mdłości. Narzekamy czasem, że ciężko nam się ogląda mecze polskiej reprezentacji, ale jak popatrzy się na to, co wyprawia nasza reprezentacja w polskim parlamencie, no to chyba jedynym wyjściem jest jak najszybciej oczywiście pójść na wybory, ale też pójść na rower, na grilla albo spróbować zająć się czymś innym. I oni na to też liczą, że my zajmiemy się czymś innym i nie będziemy im patrzeć na ręce w tym, co robią w Polsce. Ale zanim o tym, to oczywiście parę słów o fajnych rzeczach, które robi nasz ruch, nasze stowarzyszenie. Mówiłem ostatnio o klubie krwiodawstwa, krwiodawców, który się zawiązał w Polsce 2050. W poniedziałek, 14 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Krwiodawstwa został oficjalnie zarejestrowany, znaczy stworzony, powstała taka struktura. Zachęcamy wszystkich tych, którzy dzielą się darem swojej krwi z innymi, albo chcieliby dołączyć do tego fajnego grona, żeby kontaktowali się z nami na specjalny adres krwiodawcy@polska2050.pl. Z kolei w Kielcach w niedzielę odbył się piknik poświęcony rodzinnej pieczy zastępczej, promowaniu tej idei rodzinnej pieczy zastępczej. Przypomnę, że mieliśmy niedawno publikację naszego programu mówiącego o tym, jak pieczę zastępczą w Polsce rozwijać, tę rodzinną, nie instytucjonalną, choć te póki istnieje oczywiście też trzeba wspierać, ale chodzi o to, żeby jak najwięcej młodych ludzi, którzy są w takiej potrzebie, trafiało do tej rodzinnej pieczy zastępczej, gdzie będą w stanie rozwijać się w taki sposób, w jaki powinni się móc rozwijać wszyscy młodzi ludzie, niezależnie od tego, jakie karty los im po drodze rozdał. Bardzo zachęcam też do śledzenia Dobrego Radia, do śledzenia audycji, choćby tej audycji, ale też i wielu innych audycji. Śniadanie w Dallas, które prowadzi nasza zagraniczna korespondentka, nasza działaczka ze Stanów Zjednoczonych, Ludmiła Mituła. Też dowiecie się między innymi z tej audycji, nie tylko spotkacie tam ludzi, Polaków mieszkających za granicą, którzy angażują się w Polskę 2050, ale też dowiecie się więcej o akcjach, które zagranica robi. Już ponad tona książek zebrana do szkół polonijnych, polskich książek, które pomogą utrzymać Polakom łączność z językiem również w następnych pokoleniach emigrantów. Zachęcam do tego, żeby słuchać Dobrego Radia na Spotify'u czy po prostu przez internet. Tam naprawdę robimy, Bartek Wejman robi kawał świetnej roboty. Moi drodzy, w Sejm, to co wczoraj wydarzyło się w Sejmie i wybór przez Sejm pani Staroń na rzecznika praw obywatelskich, no jest oczywistym dowodem na to, że ten Sejm powinien, mówiąc zupełnie wprost, pospiesznie się oddalić. Że zacytuję język demonstracji, czy transparentów, które pamiętamy sprzed paru miesięcy z polskich ulic. Wymiotować się po prostu chcę, patrząc na to, do czego można doprowadzić polski parlamentaryzm w schyłkowej fazie istnienia kruchej większości Zjednoczonej Prawicy. Dlatego, że jak się popatrzy na to, co się wczoraj wydarzyło, no to wniosków jest kilka. Pierwszy jest taki, że Gowin rzeczywiście dysponuje, to nie jest tak, że został obrany do kostki przez Kaczyńskiego, tylko ma 9 posłów, czy 9 posłów, plus jeszcze tak naprawdę głosujące z nim koło pani Ścigaj, pana Szramki i pana Sośnierza, więc tak naprawdę to jest 12 głosów, którymi może szantażować Kaczyńskiego skutecznie. Kaczyński być może nawet liczył na to, że jutro, znaczy, że wczoraj okaże się, że tych głosów są 3 czy 4 po stronie Gowina i że jeszcze wczoraj będzie mógł go wywalić na tym posiedzeniu klubu Zjednoczonej Prawicy z Zjednoczonej Prawicy. Ale no, nie wyszło i okazuje się, że chce czy nie chce, żaby musiał przełknąć i rządzić dalej razem z Gowinem, który w każdej chwili może mu odjechać. Oczywiście znaleźli się, że tak powiem,
ludzie, których można kupić, mówię tutaj o Kukizie, żelaznym antysystemowcu, który od dawna już jest po prostu niczym więcej niż tylko przystawką przy stole Kaczyńskiego i za chwilę zostanie przez Kaczyńskiego, tak jak wszystkie inne przystawki, albo zamknięty w pierdlu, albo wysłany na zesłanie, albo zjedzony i obrany do końca, bo Kaczyński może oczywiście mamić Kukizę, jaką chce kupować takie bzdury, że oto zostaną zrealizowane jego trzy ustawy, to odniósł wielki polityczny sukces. Żadnego sukcesu politycznego nie odniósł, bo za chwilę go w ogóle nie będzie. Poparcie zjechało mu z 20 na 2% i za chwilę zakończy karierę polityczną. Tym bardziej, że ta obrotowość no, nie może się też ludziom podobać. I to nie jest dziwnego, że dzisiaj jest tu, gdzie jest. Ja rozumiem, że walczy o byt, przyklejając się do wielkiego okrętu, którym wciąż jeszcze jest Kaczyński, ale to do niczego nie doprowadzi. To znaczy, te oferty sprzedaży, każdy może mnie kupić, byle tylko uchwalił moje trzy ustawy, jest po prostu żenujące. I dobrze, żeby kariera parlamentarna i polityczna tego ugrupowania skończyła się jak najszybciej, bo to jest po prostu szkodnictwo na polskiej scenie politycznej. To są głosy na sprzedaż. To jest coś, co można kupić. To jest tylko kwestia tego, czy kupiec da odpowiednią cenę. To nie tak się powinno robić politykę. I tutaj szacunek dla pana Tyszki, który zdecydował się wyłamać i zagłosować zupełnie inaczej niż sprzedany Kukiz i jego cała frakcja. Z drugiej strony mamy idiotyczne po prostu zachowanie Konfederacji. Następni kandydaci do bycia przystawką Kaczyńskiego. Też twarze pełne ostrych frazesów, opowiadania o niezależności, od czym innym, a jak trzeba, to się podkula ogonek i głosuje się razem z tatą Kaczyńskim. I tyle jest tej waszej, drodzy Konfederacji, niezależności i antysystemowości. Tyle jest z tych wszystkich opowieści. Siedzieć na sali i wyciągać karty z czytników. Wielka odwaga i bohaterstwo. Tchórzostwo zwykłe polityczne. Nieumiejętność podjęcia decyzji i wzięcia za nią odpowiedzialności. Nieumiejętność spojrzenia wyborcom w twarz i powiedzenia tak, ułożyliśmy się z Kaczyńskim. Zapewnia nam to, że coś tam im zapewnia. Nie wiem, może coś im pewnie musiał mi coś obiecać. Bo przecież ta noc łamania kręgosłupów dzień wcześniej się, czy w noc wcześniej się w Sejmie odbywała. Trudno powiedzieć, co im obiecał, ale sprawili, że Kaczyński to głosowanie wygrał. Natomiast patrząc z taką odrazą po prostu na ten handelek, na to geszefciarstwo, w które zamienił się polski parlamentaryzm, trzeba też powiedzieć, że Kaczyńskiemu będzie coraz trudniej w tych spekulacyjnych warunkach tę większość utrzymać. Dlatego, że Gowin cały czas jest w stanie trzymać go krótko, a on będzie musiał okazyjnie kupować sobie posłów to tu, to tam. A jak się kupuje okazyjnie, znaczy w sensie jak się chce kupować na szybko, jak się chce łatać, bo jest się na musiku, to się płaci za to dużo wyższą cenę. A więc on teraz będzie musiał płacić horrendalne ceny za wsparcie różnych posłów Mejzów, którzy teraz podobno będą próbowali zakładać swoje koło z kolejnym posłem, który... Eichlerem, który został wszedł teraz za Kiliona Muniamę z list Platformy Obywatelskiej, ale wczoraj zagłosował za profesorem Wiązkiem, ale teraz już twierdzi, że się pomylił, choć nie wygląda na to, że się pomylił i być może będzie głosował z PiS-em, a więc to będą teraz takie historie. Dwu-, trzyosobowe zbieraniny, które będą stawiały bardzo poważne ceny Kaczyńskiemu, które on, chcąc utrzymać się przy korycie, będzie musiał płacić. A więc będziemy oglądali po prostu rynek spekulacyjny, małe polityczne geszefciarstwo i staczanie się parlamentu, staczanie się w polskiej demokracji, tej reprezentowanej właśnie w parlamencie, w coś po prostu już wstrętnego, już mówiąc najzupełniej wprost. To jest taki koniec wieku, taka próchnica przed zgonem, która być może przez Kaczyńskiego będzie utrzymywana nie wiadomo jak długo, bo będzie to w jego interesie. Ten Sejm powinien jak najszybciej zakończyć swoje funkcjonowanie, ten Sejm powinien jak najszybciej odejść do historii, bo jest po prostu do niczego już nie służy, no nic sensownego nie zrobi. Dzisiaj w Sejmie w niejawne posiedzenie, od niepamiętnych czasów nie było takiego, poświęcone przedstawieniu skali ataków hakerskich, które miały miejsce na Polskę. Myśmy wczoraj zaproponowali, bo rząd powiedział, że skoro będzie dzisiaj to posiedzenie, to o Turowie nie będzie czasu powiedzieć i przedstawić nieudolności polskiego rządu związanego z rozwiązywaniem tego konfliktu, bo wyobraźcie sobie, Czesi wyszli i powiedzieli, że oni już złożyli wniosek o 5 milionów euro kary
kary dziennie dla Polski, a my wczoraj uchwaliliśmy, kto pojedzie z polskich ministrów do Czech negocjować. Pamiętacie to, co cytowałem w wypowiedzi w Morawieckiego, że my już za 2-3 dni będziemy mieli gotową strategię negocjacyjną. Wczoraj ustalili, że ministrowie Sasin, brawo, kolejna wspaniała misja, która na pewno zakończy się sukcesem. Minister Rau, minister Kurtyka i Szymański, to będzie ten zespół, który pojedzie do Czechów. Już pewnie za 2-3 dni już pojadą negocjować. Już za tydzień uzgodnią, co będzie negocjować, a Czesi nie będą się w tym momencie chrzanić, tylko będą po prostu dochodzić czy realizować swoje prawne interesy. Tak to u nas wygląda. Mówimy o rządzie, który dzisiaj będzie, mam nadzieję, że to w tym Sejmie będzie, nie wiem, bo nie będę uczestniczył oczywiście w tym posiedzeniu, który planował wysłać wojsko na ludzi. Tak wynika z maili, które ujawnił, no pewnie jak się pokazuje coś na Telegramie, to wiadomo, kto to ujawnił. Te maile Dworczyka są po prostu, znaczy no Dworczyk to akurat jeszcze jakoś próbuje tam bronić w tym mailu zdrowego rozsądku. Natomiast jeżeli w ogóle chodzi po rządzie pomysł, żeby Wojska Obrony Terytorialnej wysłać na kobiety i na demonstrantów po tamtym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to wyobraźcie sobie, gdzie żyjemy. Czego jeszcze trzeba wyborcom PiSu albo tym, którzy gdzieś na PiS głosowali, żeby zrozumieć, z kim mają do czynienia? Ja nie mówię o tym, że to jest rząd, w którym premier wysyła swojemu szefowi kancelarii maile za pomocą konta na Gmailu. I z drugiej strony otrzymuje odpowiedź na Gmailu, w którym najwyższe władze państwowe kontaktują się za pomocą poczty na WP.pl i to uwierzytelniane jednoskładnikowo. I my, znaczy, o czym my chcemy tutaj opowiadać? O jakim bezpieczeństwie? Jaka duma narodowa ma tutaj być realizowana? Co się tutaj wielkiego, pięknego ma wydarzyć? Ta tęsknota, którą my dzisiaj mamy w sobie, która nas pcha do działania, to jest tęsknota za po prostu normalnym państwem. Za państwem, w którym urzędnicy państwowi wiedzą, co to jest racja stanu i co to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo oznacza również bezpieczeństwo informacji, które dzisiaj są przecież najważniejszym towarem na rynku i przez które upadają rządy i tworzą się nowe układy polityczne. To jest elementarne uwierzytelnienie dwuskładnikowe, prowadzenie swojej korespondencji przy pomocy bezpiecznych kanałów. Ludzie, przecież to są jakieś absolutne podstawy. Przecież to nie tylko Rosjanie nas mogą zhakować, ale średnio rozgarnięci informatycznie licealiści z takiej czy innej szkoły. Polski rząd. Rząd dumnej Rzeczpospolitej, który puszy się i napina przed całym światem. Oni się tak zapędzili w tych swoich różnych ideologicznych pomysłach i historiach, że zapominają o rzeczach podstawowych. Czy dzisiaj naprawdę potrzebujemy tego, żeby Czarnek indoktrynował nasze dzieci, a może potrzebujemy tego, żeby wreszcie ktoś zrozumiał, że nasze dzieci od najwcześniejszych lat muszą być uczone kompetencji cyfrowych i poruszania się w świecie, w którym nasze również osobiste bezpieczeństwo i finansowe, i fizyczne, i każde inne zależy od tego, jak się zachowujemy w sieci, jak wymieniamy informacje w tej sieci, jak je pobieramy, jak korzystamy z tych wszystkich rzeczy. Zobaczcie, moi drodzy, ile ostatnio znowu namnożyło się tych reklam fałszywych ze mną, że oto skandaliczny wywiad z Szymonem, że ja zachęcam do reklamowania bitcoinów, znaczy do inwestowania w bitcoiny, czy jakieś inne kryptowaluty, że na pewno uzyskacie wielkie zyski, są moje zdjęcia, do tego doklejone jakieś zdjęcia Lambo, czy innych Maserati, jakichś domów z basenami i tym podobnych rzeczy, których na oczy w życiu nie oglądałem. Ilu ludzi, mimo naszych ostrzeżeń, wciąż daje się na to nabierać. Państwo jest bezradne. Dzwoniliśmy z tym na policję, dzwoniliśmy z tym do służb państwowych. Oni mówią, możecie składać, ale nawet nie ma sensu składać zawiadomień, dlatego że oni zmieniają serwery, ci bandyci, co 15 minut i my nie jesteśmy w stanie temu w żaden sposób przeciwdziałać. A więc skoro państwo nas nie potrafi przed takimi rzeczami obronić, to my się powinniśmy naszą mądrością przed tym bronić. Jeszcze raz przestrzegam, bo tego jest ostatnio wysyp. Jeżeli śledzicie w internecie treści związane ze mną, to algorytmy będą podpowiadały wam również tego typu reklamy. Uważajcie na to i przestrzegajcie też swoich bliskich. My oczywiście nie mamy z tym nic wspólnego. A można na tym stracić kasę, na swojej naiwności, na nieumiejętności odróżnienia jednego rodzaju informacji od drugich. My żyjemy naprawdę w świecie, w którym to nie jest tak, że ktoś wymyślił internet, żeby było nam dobrze i w nim będziemy tylko szczęśliwi i to będzie raj. Tylko tam jest mnóstwo bandytów, ludzi czyhających na nasze pieniądze, na naszą stabilność, na naszą suwerenność i na mnóstwo innych rzeczy. I my musimy tak samo, jak jesteśmy mądrzy na ulicy, jak jesteśmy mądrzy w relacjach między ludźmi, jak jesteśmy czujni i uważni, jeżeli chodzi o nasz
fizycznie pojmowany majątek, taki jak sztabki złota, nie wiem jak ktoś ma, dolary albo jeszcze jakieś inne rzeczy, albo nawet banknoty 100-złotowe, to powinniśmy dokładnie z taką samą ostrożnością zachowywać się w internecie i z taką samą mądrością. Dzisiaj ten temat cyberbezpieczeństwa jest niezwykle ważny, w każdym aspekcie. Dlatego jeszcze raz Was proszę, w kontekście tych reklam, które pewnie gdzieś do Was docierają, bo mi też się wyświetlają i szlak mnie trafia, bo nic nie mogę z tym zrobić. No mogę się powściekać i mogę Was ostrzec przed tym, żebyście uważali na siebie i żebyście byli mądrzejsi od Dworczyka i Morawieckiego. Co akurat nie będzie aż tak strasznie trudne, ale zachęcam do tego jednak, żeby ten wysiłek podjąć, włączyć sobie uwierzytelnienie dwuskładnikowe w swoich skrzynkach mailowych i na Facebooku. Dwuskładnikowe to znaczy takie, że będzie pytało o hasło, jeszcze o drugie zabezpieczenie, na przykład o SMS, który przyjdzie na Wasz telefon. To są podstawowe rzeczy, które warto już dzisiaj zrobić, żeby później nie budzić się z ręką w nocniku. Bardzo Was o to proszę, żebyście uważali, żebyście byli mądrzejsi niż państwo, w którym przyszło nam żyć. My to państwo zmienimy, doprowadzimy do tego, że to państwo będzie funkcjonowało inaczej. Doprowadzimy do tego, że urzędnicy państwowi będą korzystali z zabezpieczonych źródeł łączności, wiedząc, czy środków łączności, wiedząc, że ktoś może wykorzystać to przeciwko Rzeczpospolitej i na przykład fabrykując jakieś maile, bo nie wiadomo, ile z tych maili ze skrzynki Dworczyka zostało sfabrykowanych, doprowadzi do destabilizacji naszej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Obiecujemy Wam państwo, w którym prezydent nie będzie przyjmowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych przy wejściu do budynku na 3-minutową rozmowę przy drzwiach, tylko będzie siedział przy stole, przy tych rozmowach, tak jak inni prezydenci. Tak jak, że tak powiem, godność Polski na to zasługuje. Obiecujemy Wam państwo, w którym dzieci będą uczone nie obsesyjnych, ideologicznych trików, które wymyśli teraz minister Czarnek, tylko tego, jak być bezpiecznie, funkcjonować bezpiecznie, spokojnie, rozwijać się, nie bacząc na te wszystkie zagrożenia, albo będąc im świadomymi i mądrze im się przeciwstawiając w dorosłym życiu. To jest zadanie dzisiaj państwa. Obiecujemy Wam państwo, w którym będziemy uczciwie rozmawiać z ludźmi o tych problemach, które mają w swoich sektorach, tak jak wczoraj nasi posłowie poszli rozmawiać z protestującymi pielęgniarkami i przedstawicielami różnych zawodów medycznych, mówiąc, że są rozwiązania. To jest tylko kwestia woli politycznej, żeby te rozwiązania zostały wdrożone. Myśmy te rozwiązania też przedstawiali przecież w naszym planie dla ochrony zdrowia. Zobaczycie dzisiaj, bo mamy w Sejmie konferencję, powiemy, co trzeba zrobić, żeby Polska odzyskała swoją pozycję na arenie międzynarodowej, żeby nie tylko zasiadała przy tym stole, ale żeby była na stałe przy nim obecna. Mówimy o tym, jak niski jest dzisiaj współczynnik w obecności Polaków w centralnych instytucjach unijnych, międzynarodowych, w najwyższych urzędników nie mamy tam w ogóle, wyższych mamy dramatycznie za mało, z 4-5 razy za mało niż wskazywałaby na to nasza wielkość i waga, w której powinniśmy dzisiaj boksować. Tu musimy też olbrzymią pracę zrobić, a więc też tutaj dotykamy tematu ustawy o służbie zagranicznej. Wiecie, co chwila się teraz będzie wydarzał jakiś temat, który będzie dotykał tych spraw właśnie, które dzieją się dzisiaj nad naszymi głowami, a powinniśmy w nich być pierwszoplanowymi uczestnikami. My takie państwo naprawdę wiemy, jak zrobić. My umiemy to zrobić. To jest tylko kwestia naszej determinacji, której mam nadzieję nam nie zabraknie, a przede wszystkim przekonania tych, jak wychodzi nam z badań, dużych kilku milionów ludzi, może 5, może 6, którzy wycofali się z popierania Platformy Obywatelskiej, którzy wycofali się z popierania PiSu, bo też już nie mogą patrzeć na te na to, co ci gangsterzy ustrojowi wyprawiają z państwem, jak oszukują ludzi, jak mamią, jak kradną, jak uprawiają nepotyzm, jak co zrobią dobrze, to zaraz spieprzą. Mówię tu choćby o fotowoltaice, o której słyszeliście pewnie, co zamierzają z nią zrobić, jak będą nas teraz zmuszać do autokonsumpcji poprzez to, że ten haracz, który dzisiaj jest 20%, jak produkujesz prąd ze słońca, będą zwiększali do 60 czy do 80%. To jest to nie ma lepszej metody zażnięcia tego prosumeryzmu w Polsce niż tego typu ruchy. Kiedy patrzę na tych kilka milionów osób, które mogłyby już dziś zmienić zdanie, to wiem, że tylko wy możecie do nich dotrzeć.
tylko wy możecie spróbować przekonać ich i nakłonić, żeby wyszli z tej swojej strefy, a polityka nie ma, to bez sensu, to brudne, w ogóle się nie będziemy tym zajmować, nara, niech inni decydują. Nie, jak inni będą decydować, to będziemy mieli cały czas tę samą sytuację, którą mamy dzisiaj. Zajmować się wizytą prezydenta Dudy na Słowacji, jego wystąpieniami nie ma za bardzo sensu, bo to jest raczej w oczywisty sposób bez znaczenia. O aferze taśmowej, nie taśmowej, no taśmowa też jest niewyjaśniona przecież do końca i te rosyjskie tropy, które w niej były w 2014 roku. Dzisiaj też, przecież słuchajcie, gdy mamy takie rzeczy, jak się dzisiaj dzieją, to nie ma lepszej metody walki z dezinformacją niż informacja o tej dezinformacji. Jeżeli się coś wyciąga, jakieś spiski czy knucia na światło dzienne, to w tym momencie jakby wybija się im zęby. O tym powinno się mówić publicznie, o tym powinniśmy słyszeć. Pani Justyna pisze, że kupi mały domek z ogródkiem, żeby do niej dzwonić. Ciekawe, czy to jest jej numer, czy podała czyjś numer, żeby komuś zrobić psikus. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, pani Justyno, czy rzeczywiście chce pani kupić domek z ogródkiem. Niestety ja nie posiadam niczego takiego na sprzedaż. Dobre wczoraj spotkanie u Ursuli von der Leyen z Bidenem, który dzisiaj oczywiście na szczycie o 13 z Putinem się spotyka. Dzisiaj prasa przynosi ciekawe materiały, dokumenty na ten temat, jak był przygotowywany Joe Biden przez jakiś sztab ludzi do tych rozmów z Putinem. To już wiele lat minęło od ostatniego spotkania innego prezydenta Trumpa z Putinem. Teraz spotyka się z nim Biden. 12-osobowy sztab briefował go na wszystkie możliwe strony, doradzając stanowczość i jasne wypakowywanie swoich kwestii w tych rozmowach, które będą się toczyły. Ten szczyt ma potrwać 4 godziny, później być może jakaś konferencja, na pewno jakaś konferencja, albo może jakaś konferencja, bo w poprzednim wypadku ta konferencja skończyła się kompletną klapą Trumpa, więc tam się nawet pojawiały głosy, że jedna z jego doradczyń sugerowała symulowanie jakiejś nagłej dolegliwości zdrowotnej, żeby po prostu nie brnąć w tę katastrofę, bo Putin znany jest z tego, że jest w stanie każdego kota obrócić ogonem, niezależnie od jego wagi i ciężaru gatunkowego. Ciekawe, jak ta konfrontacja dzisiaj się skończy. W każdym razie dobrze, że przed tym szczytem z Putinem nastąpiło pogłębienie, chcę powiedzieć reset, ale pogłębienie relacji Stanów z Unią Europejską. Dla nas to też jest ważne, bo my nie powinniśmy być stawiani ani przez siebie, ani przez innych sytuacji, w której będziemy musieli wybierać, czy kogo bardziej kochamy, czy tego brata, czy tamtą siostrę. Jak ma być spójna rodzina, to musimy być poukładani ze wszystkimi i sensownie z nimi funkcjonować, a więc dzisiaj będziemy patrzyli bardzo, bardzo mocno w tamtą stronę. Ciekawa rzecz i taka trudna pewnie dotycząca handlu emisjami. Europa chce, czy Unia Europejska chce, żeby ten handel emisjami obrał także dwie kolejne branże, czyli budownictwo i transport. To pewnie będzie oznaczało wzrost cen w tych obszarach i proporcjonalny do tego i tym większy, im więcej tam jest energii z węgla. Czyli znowu będziemy dostawali w plecy za to, że nasz rząd tak się chrzani z tym tematem transformacji energetycznej, jak się chrzani. I nie potrafi tego zacząć przeprowadzać rzeczywiście w realny sposób, twardo i zdecydowanie. Ceny emisji rosną. Za chwilę może dojść tona do 100 euro, bo dlaczego nie? I my naprawdę, to świat nie będzie czekał na to, aż Morawiecki będzie biegł, dobiegnie do końca pociągu, który jedzie w drugą stronę, biegnąc do tyłu i twierdząc, że wszystko jest w porządku. Dlatego te władze musimy zmienić, bo ona nas po prostu będzie cholernie dużo kosztować. Niezależnie od tego, co da nam w tym czy innym miejscu punktowo Polski Ład, jeżeli oczywiście Gowin mu tego nie wywali, no chyba, że będzie musiał, jak mówię, iść na zakupy i kupić sobie drogę jakichś posłów, do jakiegoś momentu pewnie będzie mógł kupować, ale my będziemy coraz więcej płacili za prąd, za gaz, za skutki inflacji, za kredyty, bo za chwilę w związku z tym pójdą raty kredytów do góry. My po prostu, nas po prostu fizycznie, finansowo nie stać na utrzymywanie dłużej Kaczyńskiego przy władzy, bo za chwilę po prostu nas puści z torbami, wbrew temu, co mówi. Nie dość, że wszystkich ponaobrażał, że nikt z nami nie chce gadać, że nie poważają nas, że zamykamy się w jakiejś ideologicznej sekcie, to jeszcze na dodatek mamy za to płacić swoimi własnymi pieniędzmi w takiej liczbie, w takiej ilości. To bardzo słaby deal. I mam nadzieję, że damy temu historię.
coś tutaj, jakaś dyskusja na temat jakichś wulgaryzmów, gdzie ja powiedziałem, że chrzanić, powiedziałem, to jest wulgaryzm, ludzie, błagam, dajcie żyć. Moi drodzy, jutro dzień wyjazdowy, jestem w Grudziądzu i w Włocławku, mam nadzieję, że się tam będziemy mieli okazję przeciąć, spotkać i w różnych okolicznościach i konferencyjnych, i spotkaniowych chwilę porozmawiać. Ja życzę Wam tego, żebyśmy jak najszybciej zrobili wybory, mogli zacząć robić nową Polskę, żebyście się nie musieli martwić tymi wszystkimi rzeczami politycznymi, ani nimi zajmować, bo to, co za oknem czeka, musimy sobie też tę pandemię w jakoś, że tak powiem, w głowach poukładać, czy ten czas postpandemiczny, i zacząć trochę żyć. I oddychać pełną piersią. Jak mówię, ja chcę świata takiego, w którym polityka robiona jest tak, że się ludzie nie muszą ją przejmować, a nie muszą żyć cały czas z ręką na pilocie i patrzeć, czy ci zrobili tę głupotę, czy inni zrobili inną głupotę. Jesteśmy w stanie to zrobić z tak wspaniałymi ludźmi, jakich mamy, oczywiście, że jesteśmy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za Waszą wyrozumiałość, za cierpliwość, za pozdrowienia z Sopotu, z Łodzi, w Chrzantoroślinka ktoś pisze, ktoś pyta o to, czy co ja na temat, że Budka się znowu spotka z Tuskiem. Ja już wielokrotnie mówiłem i też mówię to z uśmiechem, ale jednak stwierdzam też fakt znany medycynie, że nadmierne przedłużanie gry wstępnej może prowadzić do różnego rodzaju frustracji, napięć, zablokowań i też trzeba uważać, kiedy stosuje się ten środek. Myślę, że warto by było, żebyśmy w pewnym momencie zrozumieli, jaka jest istota związku, i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych paru tygodni tę istotę zrozumiemy. To ktoś, pamiętam, wczoraj na ulicy spotkałem takich państwa, którzy wyszli do mnie i mówią, podeszli do mnie i mówią, proszę pana, głosowaliśmy na pana, ale zjednoczcie się, my już potrzebujemy tego, żeby wreszcie z tym Kaczyńskim wygrać, żeby ta Polska zaczęła wreszcie znowu normalnie wyglądać. Ja mówię, słuchajcie, ale to nie jest tak, że to jest automatycznie, że w Rzeszowie się udało, bo tam był fajny samorządowiec, i teraz w związku z powyższym koalicja 276. Partia, która głosiła koalicję 276, ma dzisiaj 13% poparcia. To nie tak się robi. Wygraliśmy w Rzeszowie, dlatego że tam był, nie dlatego, że była zjednoczona opozycja, tylko że zjednoczona opozycja postanowiła nie przeszkadzać człowiekowi, który robił nową politykę, który obszedł osiedla, który podpisał kontrakty z tymi osiedlami, który porozmawiał z ludźmi, który pokazał, że można inaczej. I to jest dla nas lekcja, którą powinniśmy z tego wyciągnąć, a nie teraz, że usiądziemy z kalkulatorami i się skleimy. A jak się skleimy, to i tak z tego wyjdzie w to, co wczoraj, bo Konfederacja dojdzie do wniosku, że chce być przystawką PiS-u albo Kukiz. Wiecie, to zupełnie gdzie indziej jest tutaj rozwiązanie tego problemu. Oczywiście, że trzeba współpracować. I oczywiście, że jak ja bym był dzisiaj tylko wyborcą, to też bym oczekiwał, mówił, słuchajcie, weźcie się wreszcie, dogadajcie między sobą. Tylko, że się dogadać między sobą, to trzeba wiedzieć dokładnie, w którą stronę idzie partner, kto u niego jest kierownikiem, jaki on ma pomysł, czy on idzie w lewo, czy on idzie w prawo, a nie po prostu przyczajony tygrys, ukryty smok na wszystkich możliwych polach. Wiecie, ja jestem najszczęśliwszy na świecie, dlatego że my już decyzję podjęliśmy. Wiemy, kto u nas jest kierownikiem, wiemy, w którą stronę idziemy, wiemy, jak ten ruch budujemy, a tu co chwila ktoś się jeszcze decyduje. Jak się podecydują, to wtedy będziemy siadać i bardzo chętnie będziemy układać się tak, żeby zmaksymalizować szansę na lepszą Polskę, tylko w mądrej formule, nowej formule, a nie w formule, że my teraz weźmiemy stare rzeczy, dodamy do siebie i wyjdzie nam nowa rzecz. No nie wyjdzie. No to po prostu tak matematyka nie działa. Jak weźmiesz cały czas te same zmienne i dodasz do siebie, to ci wyjdzie ten sam wynik. Nowy nie wyjdzie. Natomiast oczywiście, że potrzebna jest współpraca i oczywiście, że nie można tutaj zmienić Polski w pojedynkę, i przecież ja nie jestem idiotą, który by tego nie widział. Mamy tego świadomość, że będziemy musieli współpracować i że nawet chcemy współpracować w rzeczach, które są dla Polski ważne, ale już błagam, przestańmy opowiadać, że droga do tego wiedzie przez jakieś zlewające się w jedno do jednego worka projekty. Jakkolwiek byśmy za nimi nie tęsknili, to nie jest to metoda. Metoda współpracy jest metodą, znaczy współdziałania jest metodą, ale to trzeba oprzeć na trochę innych postawach i trochę inaczej to zrobić. Ale jak mówię, trzeba to zrobić razem, bez wątpienia. Pakość to nazwa miejscowości. Oczywiście, że Pakość to nazwa miejscowości, pani Tatiano. Pamiętam w swego czasu podróż romantyczną pociągiem Inowrocław Pakość, więc Pakość, która tutaj się pewnie pojawiła, to pozdrawiam. Szymon, koniecznie do lekarza o specjalizacji foniatra. Będzie to trwały, będzie się pogłębiać. Tak, już wczoraj mi laryngolog to powiedział, że foniatra musi być grany, ale jeszcze na... Mam nadzieję, że będą do Was gadać bardzo dużo i że Wy też do nas będziecie gadać bardzo dużo. I Szymon umie powiedzieć żygać przez rzet, tak? Umie powiedzieć żygać. Tak, to jest właśnie przez rzet, bo gdybym powiedział żygać, to by było bardziej przez RZ, tak samo jak hołownia jest przez samocha, a
Haber jest przez CH i nawet przecież CH i H można wysłuchać, kiedy się o tym mówi. Dobra, wszystkiego dobrego Wam życzę. Dobrego dnia i do zobaczenia.